No i już jesteśmy na tym no i co się dzieje? Nie wiadomo, co się dzieje. Aha. Oto. Może musi się rozbujać. Ale w każdym razie udało się uruchomić ten netrany z napędu USB. I wygląda na to, że działa lepiej niż z DVD. Jest taki znacznie bardziej żwawy, rześki. Krita, Inkscape, Gwenview, GIMP, Scanlight. Tutaj w internecie mamy Skype. Główna zaleta tego Netrunnera to jest to, że ma Skype. Co prawda beta w tej wersji, ale co, czego więcej chcieć? Podejrzewam, że działa, ale sprawdzę. KDMA, bo to jest taka aplikacja do globus jakby i mapy. Także nie wiem, czy to mi nie zatka systemu, bo to jest dosyć duży program. Tak, wirtualny glob, czyli wirtualny globus albo wirtualna ziemia. No dopiero się ustawia. To jest fajna rzecz. Można sobie mapę Polski, Anglii, czego się tam chce. Gry jakieś są. Znam Key Breakout, to znam. Szachy to wiadomo. Key Mahjong też znam. To jest takie jakby domino, które się znajduje. A, puścimy. Po prostu trzeba znaleźć takie same. Nie widzę tutaj takiego jak ten. Tutaj jest zablokowany. Czyli najpierw jakoś trzeba się do tego dostać. Czy taki gdzieś jest? Nie widzę. Taki. Taki jest to i to. I to był też. Te są dwa takie same. I dalej te dwa takie same. No i w ten sposób można zmarnować długie, długie godziny. Wiem to. No ale są różne sposoby marnowania czasu. Coś mnie zaćmiło. Także grafika, internet. Skype Pidgin to jest takie różne
komunikatory. To jest poczta, to wiadomo. Multimedia, KDN Live. Zobaczymy, co to jest. Nie teraz, ale... znaczy, ja wiem, ale zobaczymy, ile można z tego wycisnąć w tym układzie. To wiadomo. Settings, system, all applications. Wydaje się całkiem fajny systemik. Także pomalutku sobie go rozpracujemy, zobaczymy, co się da z nim zrobić i będziemy jeszcze o nim mówić. To na dzisiaj tyle. No kurczę, pochwaliłem cię, skunk się, zamknij się.